Trójka dotarła do mnie w okolicach 1973 roku. Znowu nabytego radioodbiornika heroika, wielkiego z zielonym okiem. Robił wrażenie. Nagrywałem na Grundiga Dark Side of the Moon Pink Floyd czy Goodbye Yellow Brick Road Eltona Johna z minimaxu Piotra Kaczkowskiego. Pięknie myślało radio. Wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, po prostu go słuchałem. W 1982 roku zostaliśmy kolegami z jednego pokoju na Myśliwieckiej w czasach studiów i pracy w Żaku, studenckie radio Żak Politechniki Łódzkiej, dzwoniłem do Piotra do Muzycznej Poczty ukf prosząc o Hotel California, The Eagles czy Close to the Edge grupy Yes. Najłatwiej było to zrobić z poczty w szatku. Zamawiałem numer w Warszawie i słyszałem jak pani woła Duńsko-Wolanka, daj mi sieradzankę, sieradzanka, daj mi łodziankę, łodzianka, daj mi warszawiankę. Jakoś prawie zawsze się udawało. Choć cała Polska dzwoniła, a okienko było tylko między godziną 16 a 16.30. Dzień dobry, panie Piotrze, poczta w szatku. Nie ma już tego miejsca. Wychodziłem tam, żeby kupić znaczki albo zadzwonić do radia. Magiczne miejsce. Po nawiązaniu połączenia pani krzyczała z zaplecza. Warszawa w drugiej kabinie!